Halo, halo, dziękujemy ślicznie, kochani. Lechia Gdańsk z nami, przybijać piątkę, chłopaki. Jak się bawiliście? Dobrze. Pokażcie te przepiękne medale, dlatego że robią niesamowite wrażenie. Wygląda to naprawdę cudownie. Dana Cup, Pol Pharma, piękne, kute medale. Kochani, aż mi ciara idzie. Pierwszy raz trzymam to piękne trofeum. Jak się pobawiliście jeszcze raz, dobrze? Dobrze. Miałem okazję jednym okiem widzieć wasze meczyki. Muszę wam powiedzieć, że macie świetny talent. Pracujcie nad nim, a na pewno będzie jeszcze wiele, wiele sukcesów, ok? Teraz szerokiej drogi wam życzę. Dziękujemy za wspólną imprezę. Powodzenia. Pozdrawiamy serdecznie Lechię Gdańsk. Do zobaczenia. Powodzenia. Trzymajcie się. Cześć trenerze. Powodzenia. Trzymajcie się. Słuchajcie, młodziutka Lechia w roczniku 2007 po swojej dekoracji, kochani. Gratulujemy serdecznie jeszcze raz występu zawodów. Natomiast co dzieje się w meczu Śląska-Wrocław, kochani, Manchesteru City? To jest mecz, który, kochani, tutaj o końcowej klasyfikacji. Mocno, jaka bramka! O, jaka bramka! Szło i weszło. Słuchajcie, no widzicie, jakie to ważne, aby oddawać strzały z daleka. Słuchajcie, ważne dla wyników oczywiście, dlatego że mówimy, kochani, jakby, no, uwaga. Patrzcie, jaki słupek teraz strzela zawodnik z Manchesteru, także w tej chwili muszę wam powiedzieć, że niesamowita rzecz się dzieje tutaj. 2-0, kolejny polski zespół, kochani, który zbliża się poziomem, no, swoich umiejętności do, no, zobaczcie, no, do Europy, no. Natomiast, kochani, ja mam tutaj Marcina. Marcinie, chciałem ci serdecznie podziękować. Mamy, kochani, wielkiego pasjonata piłki nożnej. Tutaj dla całego portalu. Ja cię kręcę, kochani. Jaką cudowną rzecz otrzymujemy tutaj. Słuchajcie, powiem ci, że moja relacja nie odda tego, co tu się dzieje. Ja ci muszę powiedzieć, że pracuję jak mogę, natomiast zrobiliście tu wspaniałą robotę, Marcinie. Przepraszam, panie prezesie. Natomiast z dowodu sympatii, jesteś tak pozytywną, sympatyczną osobą, pozwoliłem sobie na imię. Natomiast... no nie wiem, no brak mi słów, panie prezesie. Widać spore zmęczenie, dlatego że obsłużyliście tutaj kupę ludzi. Może w dwóch słowach dla naszych widzów, jak z przebiegu imprezy, jak to wygląda oczami. Tak jak pan redaktor radośnie mówi, to tyle radości tutaj jest na boisku i to jest tak naprawdę tutaj najważniejsze. A cała otoczka nie jest tak ważna jak ten uśmiech tych dzieci, ta radość z piłki, radość tego tutaj miejsca, gdzie obok tutaj widzimy, siedzi i wiecznie żywy Kazimierz Dejna patrzy na tych młodych adeptów i jest z tego niezwykle dumny. Jeszcze raz, panie prezesie, przepięknie dziękuję w imieniu rodziców, zawodników, nas wszystkich. Zrobiliście kawał świetnej roboty. Nie zaprzestawajcie tej idei, bo jest wspaniała, jak wam tylko starczy sił. Dziękujemy ślicznie sponsorom za wsparcie, bo przeprowadzić taką imprezę potrzebne jest wsparcie nie tylko ludzi z wielkim sercem, zaangażowaniem tutaj, ale są potrzebne też środki, dlatego dziękujemy wam wszystkim jeszcze raz z tego serduszka. Powodzenia. Dziękujemy. Kochani, gościem nasz pan prezes, wspaniały Marcin. Ja przepraszam jeszcze raz was, widzowie, przepraszam pana prezesa, natomiast Marcin, pan prezes Marcin to nieprawdopodobnie sympatyczna postać. No właśnie, przebywanie w jego towarzystwie sprawia, kochani, że nie ma żadnych barier. Czujemy się, jakbyśmy znali się latami, piłka łączy, nie dzieli, także nie chcemy go odrywać tutaj od pracy. Kochani, dostajemy przepiękną pamiątkę. Słuchajcie, jestem absolutnie przedumny, będę godnie przechowywał, kochani, Pol Pharma Dana Cup Junior, czwarta edycja turnieju piłki nożnej. Kochani, Beniaminek Starogard Gdański, Beniaminek 03, 25-28 sierpień 2016. Kilka dni przed startem nowego roku kalendarzowego, przepraszam, piłkarskiego sezonu 16-17. Natomiast wpada bramka Manchesteru, chyba kontaktowa na 2-1. Nie złapaliśmy tej bramki, kochani, chyba że złapaliśmy, nie wiem, ja jestem bardzo podekscytowany tym, co mnie spotkało, także, kochani, jeszcze raz potwierdzam nieprawdopodobną gościnność, kochani, mieszkańców, działaczy tutaj ze Starogardu. Ja bym chciał powiedzieć, kochani, że jakby od pierwszego kontaktu z panem prezesem jesteśmy mu niezmiernie zobowiązani. Może w dwóch słowach rozwiniemy tajemnicę, którą nasze podziękowania przez cały
całą tą transmisję się przewijają. Jakby wyprzedzimy pytania, kochani. Turniej Polpharma Dana Cup rozpoczynał się w czwartek ceremonią otwarcia. Natomiast, kochani, granie turniejowe było w piątek, granie turniejowe było w sobotę i granie turniejowe było w niedzielę. I my zorganizowaliśmy sobie tutaj nocleg poprzez piątek, sobotę, niedzielę. Potem w ostatniej chwili doczytaliśmy, że jednak oficjalne otwarcie na rynku odbędzie się w czwartek, kochani. Podzwoniliśmy okolice, okazało się, że jest problem z zakwaterowaniem. No, przyjechało tutaj do niewielkiej miejscowości około 50 tysięcy mieszkańców. Przyjechało tutaj, kochani, mnóstwo ludzi. Okazało się, że już mamy kłopot, natomiast my jesteśmy szalonymi szabełkami. Wsiadamy, kochani, w auto i mimo wszystko jedziemy, żeby przeprowadzić dla Was pełną transmisję od momentu oficjalnego rozpoczęcia, gdzie Cezar zaśpiewał hymn. Cezar, który był gościem na naszym kanale. Kochani, Cezar, wykonawca wspaniałej piosenki na okoliczność tego turnieju. Zapraszam, kto nie słyszał, do ceremonii otwarcia, bądź na jego kanał. Tam możecie posłuchać jego twórczości, piosenki o charakterystyce pod ten turniej, o piłce nożnej. Piłka nożna łączy niedzieli, także w tym tonie jest piosenka. I teraz, kochani, spotykamy się z panem prezesem, rozmawiamy, nawiązujemy szybko nić współpracy, taką przyjacielską, sympatyczną nić, kochani. Od razu wyczuwa mój żyroskop sympatycznych ludzi, kochani. No tak jestem skonstruowany, że wyczuwamy sympatię i wtedy jak gdyby od razu topnieją wszystkie lody, bariery. Można kontynuować fajną wspólną przygodę przez życie. Pan prezes nam pomaga, kochani. Nie musimy kombinować, cyganić, rumunić. Byliśmy nastawieni, zdeterminowani na przyjazd tutaj, bardzo nastawieni na różne ekstremalne rozwiązania. Jest środek lata, jest bardzo upalnie. Kochani, no jakby nastawialiśmy się, że w najgorszym wypadku będziemy musieli, kochani, jakoś w samochodzie się troszeczkę przemęczyć. Szabełki tak popadały ze zmęczenia, kochani, bo blisko, patrzcie, jaka brama szła. Jeszcze powtórka, kochani. Cały czas Śląsk prowadzi. Słuchaj, czy wynik się nie zmienia? Cały czas jest 2-1? Ile jest? 3-1, czyli Śląsk strzelił trzecią bramkę, kochani, czyli jest 3-1, to gdzieś mi jedna bramka... Nie, bo Manchester strzelił jedną bramkę z rzutu wolnego. Tak. To ile jest? 3-1, tak? Tak. Rozumiem. Zanim Manchester strzelił bramkę, rozumiem. Pierwszą to było 3-0. Rozumiem. W każdym razie, kochani, myśl dokańczam. Pan prezes pomaga nam, kochani, z noclegiem. Pomaga nam się tutaj, kochani, przenocować z czwartku na piątek, za co mu naprawdę niezmiernie jesteśmy wdzięczni, kochani. Jeszcze raz, panie prezesie, jeszcze raz, Marcinie, z całego serca wielkie dzięki. Przypominam, że pan Marcin jest prezesem Beniaminka 03. Słuchajcie, głównym pomysłodawcą imprezy. Słuchajcie, autorem tego, że Manchester City właśnie biega tutaj po murawie. Brawo, gratulacje dla Śląska, kochani. Śląsk przybliża się bardzo, kochani, do pudła. Bardzo się przybliża do walki o 1-3, a wchodzą na murawę nasi zawodnicy Zagłębia Lubin. Będą się rozgrzewać. Przed nami ostatni mecz dzisiejszego spotkania. Trudny mecz, kochani, ze Śląskiem Wrocław. Gratulacje, Spartanie. Ładnie się z turniejem żegnacie. Jaki wynik był z Ukrainą? 4-0. Gratulujemy serdecznie. Powodzenia. 3-0, tak? Słuchajcie, 3 czy 4, najważniejsza wygrana, gratulujemy serdecznie, gratulacje. Natomiast, kochani, jakby... Zagłębie teraz będzie grało z Lechem, tak. Tak, dokładnie tutaj. No już się chłopcy rozgrzewają. Natomiast ja w tym momencie chciałbym tylko dokończyć wątek i jeszcze raz naprawdę w tej odsłonie pogratulować serdecznie imprezy, pogratulować Wam takich działaczy, dlatego że potrzebni są tacy pasjonaci, kochani, żeby tego typu rzeczy mogły być, żeby mogły działać, żeby się rozwijać. Tak jak mówię, pan prezes ściąga tutaj Manchester City, ściąga Legię Warszawę. Są to dwa kluby, w których, kochani, Kazimierz Dejna kontynuował karierę piłkarską. Do tego jeszcze ŁKS Łódź. Myślę, że uda się za rok, ale były edycje, w których ŁKS tutaj startował. No i słuchajcie, mają obiecaną na kolejny rok San Diego ze Stanów, tam gdzie karierę kończył Kazimierz Dejna w 89 roku, gdzie przygodę z piłką przerywa brutalny wypadek samochodowy, kochani, który przedwcześnie jakby z tego świata zabiera
nam wspaniałego piłkarza. Piłkarza, który zostawił wiele pozytywnych emocji, wzorców do naśladowania. I to właśnie to miasto, czyli Starogard Gdański, ma tą frajdę, przyjemność, kochani, posiadać w swojej historii takie nazwisko na kartach. Pokazaliśmy wam w tym odcinku dom, gdzie mieszkał. Pokazaliśmy wam, kochani, te piękne posągi. Zresztą wszędzie tutaj jakby tym duchem sportu przesiąknięte jest to miejsce. Fajna infrastruktura, zobaczcie, ścianki wspinaczkowe, boiska sztuczne, hala, korty, boiska do kosza, do siatki. Słuchajcie, brązowa medalistka z pięcioboju z Rio. Właśnie tutaj mieszkanka tego miasta, czyli Starogardu Gdańskiego. Kochani, dużo by mówić. Jeszcze raz po prostu wielkie, serdeczne dzięki. Wspaniała, cudowna pamiątka Polpharma Dana Cup Junior. Jestem naprawdę wzruszony. Dziękuję wam pięknie. A zapraszam was na relację ostatniego meczu, gdzie nasze Zagłębie będzie grało z Lechem. Koniec rozgrzewki, ostatnie strzeleckie treningi. Za moment ostatni mecz, jaki rozegramy dzisiaj na tej wspaniałej imprezie na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Dejny. Muszę wam powiedzieć, kochani, że... Muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Nieprawdopodobna sytuacja. Kochany przyjacielu, ja cię kręcę. Zobaczcie, my was kochamy. Proszę przekazać od nas wielkie podziękowania. Jak pan ma na imię? Rafał. Rafałku, mogę Rafał? Ja jestem Sebastian. Rafał, macie wspaniałą ideę. Nie zgubcie jej nigdzie. Jest cudowna, piękna. Oby tylko było wsparcie sponsorów. A widzę, że wszyscy jesteście jednomyślni. Macie wspaniały działacz. Jestem tu od pierwszej minuty. Nie wiem, czy wiesz, Rafale, kanał śledzi ponad 50 tysięcy ludzi. I dynamika jego rozwoju jest nieprawdopodobna. Mamy tam właśnie dziecięcą piłkę nożną, transmitujemy turnieje, a ten akurat turniej, powiem ci, poprzeczkę zawiesiliście strasznie wysoko. Powiem ci szczerze, nie wiem, czy wyżej się da, natomiast wiesz, nie lubię klasyfikować lepsze, gorsze, dlatego że każdy turniej ma swoją duszę, swój klimat. Natomiast my jesteśmy, kochani, aż mam ciary, po raz kolejny, dopiero dostałem medal piękny, pamiątkowy od prezesa Marcina. No nie wiem, co mam powiedzieć. No, po prostu weź skromne dzięki. Dziękuję. Kochamy was, dzięki, powodzenia na kolejne lata. Wracam do transmisji meczu, piękny mecz teraz, powodzenia. Kochani, Starogard Gdański, nie mogę się doczekać, kiedy ubiorę tą przepiękną koszulkę, kochani, z wizerunkiem Kazimierza Dejny i poprowadzę dla was odcinek podsumowujący to, co się nam tutaj przytrafiło. No zaraz się wzruszę, słuchajcie, bo ja taki jestem... W sumie miękki facet. Nie, no niesamowite, kochani. Nie wiem, co mam mówić. Cieszymy się i naprawdę bardzo dziękujemy, że ktoś docenia, kochani, tą naszą pracę. Można ten mój komentarz lubić, można nie lubić, ale to, co oglądacie w obiektywie, kochani, to są rzeczy, które zasługują na ogromny szacunek. Także jak ktoś nie lubi mojego komentarza, zawsze można puścić muzyczkę, kochani. Natomiast jeszcze raz z tego serca wielkie dzięki, kochani. Naprawdę. Słuchajcie, jest to moment nieprawdopodobny. Natomiast czekamy na pana sędziego zaraz pierwszy gwizdek, natomiast umówmy się, kochani, że tą czołówkę dokleimy do poprzedniego podziękowania, gdzie otrzymaliśmy przed sekundką, przypominam, piękny, wspaniały medal, kochani, pamiątkowy medal Starogard Gdański Beniaminek 03, klub sportowy Beniaminek 03, 25-28 i wizerunek Kazimierza Dejny. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, dziękuję ci, przyjacielu, ze mną cały czas, kochani, nasz przyjaciel z kanału, sympatyk, jak masz na imię, przypomnij? Adaś. Adaś z nami. Adaś, przed chwilą ładny wynik, nie? Z Manchesterem 3-1, fiu, pójdzie w świat, także gratulacje. No, a kto to był? Gutek ma numer 18 dzisiaj, zobacz. Tam jest teraz w drugiej linii. Będzie dzisiaj z tyłu tam w tym rozdawał piłeczki. Zresztą Gutek, powiem ci, na tych zawodach grał na bardzo różnych pozycjach, wiesz? Natomiast no, nasi chłopcy, muszę ci powiedzieć, są w... Kochani, idzie pan sędzia, w takim razie ja zapraszam was na kolejny. Adasiu, dawaj piątkę jeszcze raz i oglądamy mecz. Do zobaczenia w następnym odcinku.